Dzisiaj dowiesz się jak dodać tokeny do portfela przeglądarkowego MetaMask. MetaMask jest to portfel kryptowalut, który możesz zainstalować np. w przeglądarce Chrome. Czasami tak się zdarza, że należy w sposób ręczny dodać tokeny do tego portfela, więc dzisiaj pokażę Ci jak to zrobić za pomocą guzika Dodaj token. Ja jestem cybercoach, to jest kanał CyberBiznes. Wszystko co jest wiedzieć o kryptowalutach, blockchain oraz biznesie w sieci. Zostaw łapę w górę, jeżeli to Ci się podoba. Zaczynamy właśnie teraz. Jestem na serwisie CoinGecko. Tutaj możesz sprawdzić różne dane związane z kryptowalutami. Przede wszystkim ich aktualne kursy, a także inne parametry, jak np. dominacja BTC czy aktualna cena gazu. Dzisiaj pokażę Ci, jak dodać tokeny do Twojego portfela Metamask. Jeżeli nie wiesz, jak zainstalować portfel Metamask w swojej przeglądarce, tutaj u góry zostawiłem Ci link, gdzie znajdziesz e, objaśnienie, jak to zrobić. Przejdźmy sobie do portfela Metamask. No i wybiorę sobie główną sieć Ethereum. Taką sieć będziesz miał dodaną po instalacji tego portfela. Tutaj mam dodane kilka tokenów, ale powiedzmy chciałbym dodać kolejny token. Przykładowo chciałbym dodać tutaj stablecoin Tether i jestem na serwisie CoinGecko, przechodzę do kryptowaluty Tether. I zobacz, mam tutaj pole kontrakt. Jest to po prostu adres smart kontra kontraktu tego tokenu. Mogę sobie rozwinąć tą listę i zobacz, mam tutaj e, wiele różnych sieci e, z adresami smart contractu dla tokena Tether. Ja działam w tej chwili w sieci Ethereum, dlatego mogę skopiować ten adres, bądź kliknąć tutaj w ten przycisk Add to Metamask. Więc kliknę sobie Add to Metamask, e, no i ten token zostanie dodany do mojego portfela. Klikam dodaj token, przechodzę do Metamaska i Tether jest tutaj już dodany. Przejdę sobie na główną stronę Coingecko i na przykład wybiorę kolejną kryptowalutę jak Chainlink. Tym razem skopiuję adres smart contractu, czyli Chainlinka. Kliknę Click to copy. Przejdę do portfela Metamask i teraz wybiorę guzik Dodaj token. W ten sposób dodajemy ręcznie tokeny, więc sklejam ten adres smart contractu. No i sieć automatycznie wykryła ten token. Więc wybieram Chainlink Token i klikam dalej. Dodaj tokeny. Teraz, jeżeli chciałbyś wysłać np. Chainlinka do portfela Metamask, no to po prostu kopiujesz adres tego portfela. To jest ten adres i możesz już z tego korzystać. Tokeny pojawią się na Twoim koncie. W portfelu Metamask mam różne sieci, np. główną sieć Ethereum. A także korzystam z popularnych sieci teraz na topie, czyli Binance Smart Chain, na przykład Matic Mainnet, XDAI, sieć Huobi i tak Wszystkie sieci możesz znaleźć na stronie chainlist.org i tutaj możesz te sieci dodawać. Masz tutaj takie popularne sieci jak na przykład Ethereum Mainnet, XDAI Chain. I każda sieć ma odpowiedni parametr, czyli Chain ID. Do Chain ID przypisana jest odpowiednia liczba. No i natywny token tej sieci, na przykład dla Ethereum to jest ETH, czyli Ether, czy dla sieci XDAI Chain kryptowaluta XDAI. Teraz dodam sobie przykładową sieć. Muszę oczywiście połączyć swój portfel. Teraz spróbuję dodać przykładową sieć, na przykład Optimistic Ethereum, Atomita mask. Tutaj masz nazwę sieci, link do tej sieci, adres URL i oraz identyfikator łańcucha, czyli ten Chain ID, klikasz Approve i klikasz Switch to Network, żeby powiedzmy przełączyć tą sieć w Metamasku. Ja z tej sieci nie będę korzystał, tylko chciałem Ci pokazać w jaki sposób te sieci dodawać. Jestem na przykładowej farmie w sieci Polygon i na tej farmie znajdują się dwa tokeny. Stablecoin Iron oraz Titan, który może być wydobywany z tej farmy, może być farmiony. Tak? Możemy umieścić tutaj pulę płynności i dostawać nagrody w tym Titanie. Teraz jak dodać tokeny do Metamask? Możemy na przykład w sieci Polygon skorzystać z explorera blockchaina Polygon Matic, explorer-mainnet. Tutaj mamy kilka opcji: wykopane bloki w tej sieci, transakcje, konta, a także tokeny. Możemy sobie przejść do zakładki tokens i na przykład wpisać symbol tego tokena Titan. Mamy tutaj ten token. Iron Titanium Token, adres smart kontraktu do tego tokena i kilka innych parametrów. Ja sobie dodam token na przykład DFN. Kopiuję ten adres smart kontraktu. Przechodzę do MetaMaska. Tutaj oczywiście klikam na dodaj token, wpisuję adres tokena. Pojawi się tutaj symbol tokena, klikam dalej. Jak widzisz, w ten sposób wygląda unikalny symbol dla tego tokena. Klikam dodaj tokeny No i ten token już jest widoczny w MetaMask. Tutaj mam przykładowe inną farmę i klikam sobie tutaj na Trade i klikam sobie na Exchange. Zostanę przeniesiony do zdecentralizowanej giełdy Quickswap i zobacz, mam tutaj informację, że token jest importowany no i muszę to zatwierdzić. Najlepiej sprawdzić jeszcze w Explorerze, co to jest za token. Jak widzimy jest to token Golden Bull tutaj mamy adres smart kontraktu. Warto również spojrzeć na inne parametry, na przykład ilu mamy holdlerów, transfery, ponieważ czasami możemy na mieć na, na scam, więc y, pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić te parametry. Przede wszystkim pewnie się, że to jest ten token w na przykład w takim narzędziu jak Poliscan.com. Ok, więc skopiuję sobie ten adres, znowu przejdę do portfela, dodaj token, wklejam adres smart kontraktu. No i jak widzimy jest to, krypto, jest to ten token Gebul, dalej dodaj tokeny I już ten token jest dodany do Metamask. Przejdę sobie jeszcze do QUICKSWAPA Tutaj mogę sobie kliknąć CONTINUE I teraz mogę handlować e, Tym tokenem i wymienić moje na przykład MATIKI Na e, dodany token do, e, do giełdy oraz do MetaMaska. Na koniec chciałbym pokazać Ci jeszcze jedno bardzo przydatne narzędzie przeznaczone do handlowania na zdecentralizowanych giełdach jest narzędzie DEXGURU gdzie możesz na bieżąco obserwować wykres interesującego Cię tokena tutaj w czasie rzeczywistym możesz sprawdzać zakupy sprzedaże, zmieniać sobie wykres na jednominutowy, pięciominutowy działa to bardzo płynnie mało tego, możesz tutaj również zakupić i sprzedać interesujący Cię token, więc oprócz wykresów mamy tu już tutaj wbudowaną, można powiedzieć, giełdę. Jest to bardzo dobre narzędzie w porównaniu z innymi podobnymi aplikacjami tego typu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i do zobaczenia w kolejnym wideo.